po pierwszej turze już Pani zwyciężyła, 53%, które udało się Pani zyskać. Można uważać chyba jako sukces wyborczy. Czy to dużo, jeżeli chodzi o poparcie? Biorąc pod uwagę, że miałam 4 podkandydatów, a więc nie sądziłam, że przejdę w pierwszej turze wyborów, bo nawet do końca z rachunku prawdopodobieństwa to nie wynikało, no ale tak się stało. W związku z tym czuję się dumna i daje mi to skrzydła do dalszej pracy dla mojego samorządu. A jeżeli chodzi o to, jak odbiera Pani ten wynik wyborczy, to Pani zdaniem na przykład przeprowadzona kilka lat temu likwidacja szkół na terenie gminy przyczyniła się może do tego, że jest on taki, a nie inny? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wszelkie reformy, które są niepopularne, które różnie odbierają to środowiska, myślę, że to miało duży wpływ na wynik wyborczy. Wielu dotychczasowych członków Rady Miasta nie uzyskało ponownie mandatu. Jak Pani zdaniem tego typu zmiany wpłyną na wspólną pracę Pani jako burmistrza i radnych? Ufam, że mieszkańcy wybrali ludzi, którzy chcą, aby ich reprezentowali w Radzie Miejskiej w Kołaczycach. Ja mam pewne zadania określone ustawą o samorządzie terytorialnym. Rada Miejska też ma swoje prawa i myślę, że w porozumieniu wspólnym będziemy dalej budować dla gminy. Zdarzyła się już Pani zapoznać z całą załogą? Tak, zdążyłam się zapoznać. Są to, myślę, ludzie konkretni, rzeczowi, mający dużo do powiedzenia, a więc będę na pewno czerpała z ich uwag bardzo dużo do swojej pracy jako samorządowca. Także mam nadzieję, że wspólnie, razem zrobimy dużo dla gminy. Teraz chciałabym zapytać o deficyt budżetowy, jeżeli chodzi o gminę Kołaczyce, bo ostatnio, kiedy z Panią rozmawialiśmy na antenie, mówiła Pani, że ten budżet, ta dziura budżetowa została po prostu załatana za Pani poprzedniej kadencji i został zdecydowanie zmniejszony. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o teraz, o pułap, do jakiego będzie chciała Pani dążyć. Na pewno będę chciała z roku na rok zmniejszać deficyt budżetu gminy, tym bardziej, że jest to ujęte w wieloletniej prognozie inwestycyjnej i mamy takie założenie, że on będzie z roku na rok malał i tak od 2012 roku on maleje w stosunku do 2012 roku. Także moim działaniem jest inwestować, ale mądrze inwestować. Na pewno też zaciągać kredyty, ponieważ z naszego budżetu, z naszych dochodów nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań mieszkańców, bo gmina występuje naprzeciw, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i mieszkaniec nie pyta, dlaczego tego nie robi. Ja bym powiedziała, nie mam pieniędzy, a więc nie zrobię drogi asfaltowej, nie zrobię kanalizacji, gmina nie zrobi wodociągu, czy też innych inwestycji. Dlatego na pewno będzie to tak jak gdyby równomierne rozkładanie. Część dochodów będzie przeznaczana na spłacanie długu, a część dochodów będzie stanowiła generalnie wkład do środków, które zamierzam pozyskać w ramach środków pomocowych dla Polski. Wspomniała Pani o inwestycjach, które będą realizowane w gminie Kołaczyce. Wobec tego, jakie to inwestycje się szykują? No, na ten rok generalnie to mamy w założeniu wyasfaltowanie kilka dróg. Mamy w założeniu dokończenie dokumentacji na wykonanie kanalizacji oraz wodociągu w miejscowości Krajowice oraz kanalizacji w miejscowości Sieglówka, w miejscowości Lublica, części Biździatki i Sowina oraz dokończenie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości w Sieglówce. Część też będzie dalej kontynuowane budowa oświetlenia ulicznego, ponieważ jeszcze mamy kilka przysiłków, które są nieoświetlone na terenie gminy. Planujemy też wykonać wiele zadań w ramach funduszów sołeckich. Jest to gruntowne utrzymanie dróg, żwirowanie tych dróg, budowa przykładowo w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Lublica, ogrodzenia przy szkole, czy też parkingu przy szkole w Sowinie, czy też projekt na budowę parkingu przy cmentarzu w Sieglówce, projekt budowy takiego placu rekreacyjnego, sportowego w miejscowości Krajowice i wiele jeszcze. Rozumiem, a jeżeli chodzi o turystykę na przykład, w jaki sposób zamierza Pani ją promować?
No, ja cały czas promuję turystykę, ponieważ od 7 lat jestem prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. I w ramach strategii naszego stowarzyszenia mamy wpisane przede wszystkim promocję turystyki na naszym terenie. Teraz pod koniec roku została otworzona wspaniała trasa Nordic Walking na terenie gminy Kołaczyce. Są to 3 pętle, pętla 10, 15, 20 km, gdzie już od kilku lat istnieje bardzo prężne koło Nordic Walking. Kilkadziesiąt osób w nim wędruje tymi trasami, tymi ścieżkami. Współpracujemy też w inny sposób, ponieważ co roku organizujemy na terenie gminy imprezy. Imprezy ogólnodostępne, duże imprezy. Jedna jest o zasięgu nadwojewódzkim, jest to impreza Podkarpackie Miodobranie i w ramach tego mieszkańcy przyjeżdżając tutaj, kosztując z naszych miodu, różnych innych wyrobów, mogą zwiedzić gminę, mogą ją podziwiać. I moim takim marzeniem jest, żeby w najbliższych latach dążyć do tego, aby coraz bardziej kwitła ta nasza turystyka i mam pewne pomysły też na rozwój i rolnictwa, i wspomożenie, i nawet uprawianie upraw ekologicznych w połączeniu z małymi gospodarstwami agroturystycznymi. Na pewno dałoby to jakiś pewien efekt, ponieważ musimy wspólnie znaleźć jakąś alternatywę dla rozwoju naszej gminy. Myślę, że tu przemysł duży nigdy nie powstanie, ponieważ nawet nie posiadamy terenu i nikt tu nie przyjedzie, ponieważ nie ma odpowiednich dojść do autostrady i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo złożone. Natomiast mam nadzieję, że zwłaszcza mieszkańcy w średnim wieku, którzy mieszkają na wsi, wszyscy nie wyjadą, bo dla nich też miejsca w Europie się nie znajdzie. I zamierzam wspólnie z nimi poprowadzić kilka programów. Zresztą będę to też proponowała na posiedzeniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, aby wspólnie przygotować takie programy, które wspomogą mieszkańców i będą służyły rozwoju generalnie turystyki na naszych terenach, bo są przepiękne te tereny. Uważam, że na tym uroku, na tej pięknej tutaj przyrodzie można jeszcze wiele zrobić fajnego dla siebie wspólnie, bo to musimy dla siebie wspólnie zrobić, aby można było tu dobrze żyć i czuć się dobrze i nie wyjeżdżać stąd.